A czy po tylu latach na scenie marzysz jeszcze o jakimś duecie z jakimiś nieoczywistymi artystkami, artystami, może Doda, Justyna Steczkowska? No to jest akurat na wyciągnięcie ręki, za przeproszeniem, przepraszam, że tak powiem, ale to się zdarza. Mam dużo marzeń artystycznych, ale powiem szczerze, że w moim wieku to już nie ma czasu na marzenia. Po prostu to muszą być plany, przede mną teraz wspaniałe. Między innymi za chwilę ogłosimy właśnie przyszłoroczne koncerty Fryderyka Chopina Symfonicznie, czyli koncert Czułe Struny w pięknych miejscach z orkiestrą, no takie wymarzone. I tam też będą gościnne występy, duety, więc tak jak mówię, po prostu to się dzieje. Dobrze, no to w takim razie życzymy samych sukcesów i realizacji celów, a nie marzeń. Bardzo dziękuję.